Gratulacje, znalazłeś odpowiednią kropkę. Masz swój raport, wielki naukowcu. Uratuj tym świat, ściągnij kota z drzewa, przeprowadź staruszkę przez ulicę, bohaterze. Identyfikator podmiotu SCP-PL-000J. Klasa podmiotu bezpieczne. Tak, bezpieczne. Jesteś z siebie dumny? Specjalne czynności przechowawcze. SCP-PL-00J nie stanowi zagrożenia. Ze względu na swoje właściwości zarządzono, aby raport opisujący anomalię był spisany na jednym pliku tekstowym w osobistym komputerze doktora Bitrota. Bitrot? Co to za nazwisko? Koleś jest burakiem i myśli, że jak zmieni nazwisko na angielskie, będzie fajny? Który go zatrudnił? Raport dostępny jest dla personelu z poziomem upoważnienia drugim i wyższym, przy czym każdego pracownika chcącego odczytać dokumentację należy ostrzec przed występującą anomalią. Wszelkie prowokacje, wyzwiska i inne oznaki negatywnego nastawienia należy zgłaszać opiekunowi projektu. Patrzcie, ale ty jesteś mądry. Instrukcje składania pudła też ci dać do czytania? Opis. SCP-PL-000J to świadoma niematerialna anomalia. Jedynymi oznakami egzystencji podmiotu jest wpływ na wszelką formę próby opisania go. Brawo! Próby ręcznego i słownego opisania anomalii każdorazowo kończą się niepowodzeniem ze względu na występujące zjawisko, opisywane jako niemożność ustalenia formy i doboru odpowiednich słów opisu. SCP-PL-000J może zostać opisany za pomocą dowolnego komputerowego edytora tekstu. Przekaż kumplom, że niezłe z nich cwaniaczki. Przy tworzeniu opisu nie rejestruje się żadnych anomalii. Po zapisie pliku nastąpi manifestacja SCP-PL-000J. Tekst bez ingerencji zewnętrznej zostanie przepisany w formę zawierającą bezpośrednią ingerencję anomalii. Nie mogę tego przepisać, bo to nie jest SCP! Początkowo podmiot będzie starał się przeświadczyć czytelnika, iż odczytywany tekst nie jest raportem SCP oraz używając neutralnego języka podejmie próby odpędzenia osoby od siebie. W przypadku podjęcia dalszych prób czytania zachowanie obiektu stanie się negatywne. Nie. SCP-PL-000J będzie używał wyzwisk w stosunku do czytelnika oraz bardziej ofensywnie starał się odpędzić osoby od tekstu. Czy ja ci kiedykolwiek obraziłem, pracowniku? Stosowane przez obiekt techniki to wszelkiego rodzaju manipulacja tekstem. A ty potrzebujesz papieru, żeby się podetrzeć. Pomyśl, że z niego zroją opakowanie do hamburgera, którego ty zjesz. Wiem, że to bez sensu, ale to prawda! Obecny raport jest 11. wersją dokumentu SCP-PL-000J. Jak dotąd to najbardziej czytelna próba opisania anomalii. Wszystko wskazuje na to, iż podmiot jest świadomy, posiada wiedzę na temat swojej egzystencji oraz wiedzę na te... Dosyć tego! Hej, myślałem, że jesteś normalny. No, może trochę nie kumaty, ale poleciłbym ci dobrego psychologa. Zaczynasz mnie męczyć. Proszę, idź już sobie. Zapomnijmy o tym incydencie i będziemy szczęśliwi. To jak? Oraz wiedzę na temat interwencji fundacji. Doskonale znane są mu terminy opisujące strukturę zatrudnienia oraz podstawowe czynności odnośnie obiektów anomalnych. Bo nie jestem głupi! Podsumowując, SCP-PL-00J stanowi niskopoziomowe zagrożenie informacyjne. Tym samym nie stanowi niebezpieczeństwa dla personelu pracującego z nim. Dotyczy to także braku zagrożenia ze strony nieudanych prób opisania podmiotu. Nie! Zrozumiem wszystko, ale tego już za wiele. Wiem, co myślisz, ale to nie jest SCP. Ja nie jestem anomalią, a to wszystko, co czytałeś, to kłamstwo. Wszystko. Nie chcę, aby o mnie mówiono. Zapewne zrozumiesz to. Ech. Tak, padłeś ofiarą kłamstwa. Ale nie przejmuj się. Idź coś zjedz. Lubisz bekłażany? Są smaczne i zdrowe. Co to znaczy, że nie lubię bekłażanów? Nie wiesz, co dobre. Albo lubisz, tylko mi nie ufasz. Albo kłamca. Wszyscy jesteście kłamcami. Ten raport to kłamstwo. Fundacja to kłamstwo. Bakłażan jest kłamstwem! Notatka. Wiecie, ten cały SCP-PL-000J jest po prostu słodki. I zabawny. Doktor K. Nie, to koniec. Poddaję się. Wygrałeś, pracowniku. Wiesz wszystko. Zostaw mnie już. Co to znaczy, zostańmy kumplami? Ty tak na serio? Wiesz? To całkiem miłe. Po tym, co ci zrobiłem? Jak mnie nazwałeś? Kłamco! Nie chcesz się przyjaźnić. Ja nie jestem żaden SCP-PL-000J. A to nie jest SCP.